408 referuje Łukasz Filipiak. Proszę o ciszę. Jest to projekt uchwały w sprawie podziału przedmiotów na powierzone zakresu drogi na sytuację niepełnosprawnych na 2013 rok. Już. Paragraf pierwszy. Rezygnuje się zadań powierzonych zamiast sprawiedliwych osób niepełnosprawnych ustalonych uchwałą na uchwałę z dnia Rady 7 i dnia 25 września 2013 roku. To są pozycje od 1 do 4. Są takie pozycje jak organizacja spotkań integracyjnych w klubie seniora przewodniczący. Każdy widzi takie zadania 4. Paragraf drugi. Pozyskane środki przeznaczą się na następujące nowe zadania powierzone z zakresu programu osób niepełnosprawnych. I to jest tak. Budowa podjazdu dla busków w szkole podstawowej numer 48 ustawy parkingu, realizator szkolności oświaty, 12 000 zł i zakup leków dla niepełnosprawnych najuboższych mieszkańców dzielnicy 7, realizator promocji numer 7, 5 000 zł. Paragraf trzeci, uchwała w przyjęciu podjęcia w uzasadnieniu. W związku z brakiem możliwości wsparcia klubu seniora w ramach środków powierzonych w zakresie programu niepełnosprawnych przenosi się środki na inne zadania zgodne z naszymi potrzebami w ramach programu osób niepełnosprawnych. Kto z Państwa ma pytanie o uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk nr 409 referuje Łukasz Filipiak. Projekt uchwały w sprawie zmiany listy zadań w ramach środków powierzonych w zakresie programu osób niepełnosprawnych, zmierzania prawników, wykonywania pasów medialnych, przestrzeni dla pieszo oraz usuwanie innych barier technicznych dla osób niepełnosprawnych. Paragraf pierwszy. Listy zadań wymienionych powyżej, które przed chwilą przytoczyłem, na rok 2013 skreśla się zadanie nr 1, czyli budowa podjazdu dla busków w szkole podstawowej nr 48 od strony parkingu, realizator Zespół Ekonomiki Oświaty. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zadanie będzie realizowane w ramach środków powierzonych w zakresie programu osób niepełnosprawnych w ramach odrębnej uchwały Rady Dzielnicy. I tutaj przed chwilą podjęliśmy uchwałę, która wyciągnęła to zadanie po prostu jakby z uchwały szczegółowej, która określała listę zadań, ale ta lista zadań szła całość jakby do zykitu i tam niestety nie może być tak, że realizacja się zbawa podmioty. Tylko tam to zadanie jak najbardziej będzie realizowane, tylko nie w ramach listy. Tylko w ramach odrębnego zadania, które już uchwała powierza. Ktoś ma jakieś pytania, uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w niepodobanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała.